Festiwal powoli dobiega końca. W sumie trwa 9 dni, 7 lokalizacji, w których puszczamy filmy. Ponad 100 filmów, 12 pasm programowych. To ogrom wydarzeń filmowych i też muzycznych, które w tym roku zrealizowaliśmy. Jak ty to widzisz? Jak to nam wyszło w tym roku? Trudno mówić o własnym festiwalu, bo zawsze się chwali wszystkie pasma i wszystkie wydarzenia. Oczywiście koncert muzyki filmowej to nasze największe dziecko, no i największy sukces. Koncert Gra w Komedę to też te moje ulubione pozycje. Moja ulubiona to oczywiście Kino Dalekiej Północy, filmy grozy, mity i legendy z dalekich krain Szwecji, Finlandii, Norwegii. Twoje chyba to Kino Ameryki Południowej, jak pamiętam. Ja się zawsze cieszę z sekcji Spektrum, tej fabularnej i tej dokumentalnej. To jest taka sekcja, która z jednej strony przede wszystkim pokazuje, zbiera wszystkie najważniejsze filmy, które były w przeciągu roku albo dwóch lat prezentowane były w kinach. To są bardzo często filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach filmowych, takich jak Cannes, San Sebastian, Berlinale, Toronto. Ale zawsze przemycamy też do tej sekcji premiery, pokazy, które prezentujemy jako jedni z pierwszych. Filmy, które można u nas obejrzeć zanim wejdą do kin, bądź nie wchodzą w ogóle do regularnej dystrybucji. I mnie najbardziej zawsze cieszy ta sekcja, ja na nią czekam, bo to też jest taki moment, że mogę sobie przypomnieć w pewne filmy powtórkowo. A jak podsumowuję frekwencję na naszych pokazach w tym roku, to widzę, że najchętniej widzowie korzystają właśnie z tych pokazów przedpremierowych. Ja myślę, że jeszcze warto dodać, że mieliśmy fantastycznych gości w tym roku. Mogliśmy zorganizować kilka spotkań po filmach. Jesteśmy świeżo po pokazie filmu Kamerdyner i spotkaniu z Marianną Zydek. Mieliśmy przyjemność gościć też Kingę Dębską i Dorotę Kolak i bardzo wzruszające, emocjonujące spotkanie po filmie Zabawa, Zabawa. I trzecim naszym gościem była Magda Łazarkiewicz po również przyjmującym filmie Powrót. Także bardzo się cieszymy, bo naprawdę wysoka liga gości filmowych. I myślę, że w przyszłym roku również będziemy starać się, żeby te pokazy, te rozmowy, te dyskusje po filmach się odbywały. Bo to jest taka esencja festiwali filmowych. Na co dzień, jak chodzimy do kina, nie mamy takiej możliwości ani żeby się spotkać z twórcami, ani żeby porozmawiać z kimś, kto zna się na kinie, albo kto może nam coś ciekawego o tych filmach opowiedzieć. A u nas, na Sopot Film Festiwalu, właśnie tak jest. Zapraszamy na prelekcje, zapraszamy na rozmowy o filmach, na dyskusje, na debaty i na spotkania z gośćmi. I to jest coś, co nasi widzowie lubią najbardziej. Proszę Państwa, dziękujemy za udział w tych wszystkich dniach festiwalowych. Za rok mamy 20. edycję jubileuszową, 5. koncert muzyki filmowej. Zapraszamy do Sopotu na ambitne kino, spotkania z gośćmi, imprezy muzyczne i wiele, wiele wydarzeń pozafilmowych.